Mamy godzinę 13. Proszę Państwa, serdecznie witam na publicznej debacie, która odbywa się w ramach 20. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Debata będzie rozgrywała się wokół następującego stwierdzenia. Arystokracja przyczyniła się do rozwoju Górnego Śląska. Tej tezy będzie bronił pan dr Arkadiusz Kuzio-Podrycki, historyk, publicysta, badacz dziejów rodów śląskiej arystokracji, autor między innymi monografii Donnersmarków, Winklerów, Hochbergów, w tej chwili pracuje i wielu innych, w tej chwili pracuje nad rozszerzoną wersją monografii dotyczącą Szafgoczów. A po państwa lewej stronie pan Dariusz Zalega, historyk, publicysta, filmowiec, badacz dziejów ruchu robotniczego na Śląsku, autor książek Śląsk zbuntowany oraz Bez pana i plebana, 111 gawędz ludowej historii Śląska oraz filmu Zbuntowany Śląsk. Właśnie się przygotowuje do obrony swojej pracy doktorskiej na Uniwersytecie Śląskim. Także obaj panowie są w ferworze pracy. Przerwali ją dla nas, żeby się spotkać w tym pojedynku. Proszę państwa, debata jest pewnego rodzaju grą. I państwo, wchodząc tutaj do tej sali, w zasadzie zaakceptowaliście warunki tej gry, a ja je jeszcze szczegółowo przedstawię. Ale grą dlatego, ponieważ problem, który się pojawił w temacie, jest raczej dla mnie problemem do dyskusji. A dyskusja, od źródłosłowu patrząc, dyskutery, to jest coś, co musimy rozsłupłać, rozwiązać. Umawiając się na formę debaty, umawiamy się na walkę. I w ten sposób właśnie wprowadzamy, jak dla mnie, ten element gry, ponieważ nie rozstrzygniemy dzisiaj, chyba że państwo wyjdą przekonani co do tego. Nie rozstrzygniemy, jaka jest ostateczna, jaka jest odpowiedź na pytanie, gdybyśmy mieli tę tezę w formie pytania tutaj zadać. Tak, proszę państwa, przedstawię teraz harmonogram tej debaty, którą ustaliliśmy. Ona nieco przypomina debaty oksfordzkie. Otóż ustaliliśmy już wcześniej, że debata będzie się składała zasadniczo z trzech rund. I to już było do publicznej wiadomości podane. Runda pierwsza będzie dotyczyła rozwoju przemysłu, druga kwestii socjalnych i trzecia kwestii kulturowych, religii, szkoły, patronatu. Potem będzie czas na zadawanie pytań przez publiczność. A bo jeszcze wrócę do tego, jak będą wyglądały rundy. Debatę rozpocznie pan Arkadiusz Kuzio-Podrycki. Będzie miał do dyspozycji od 5 do 7 minut. Nie będzie jego przemówienie przerywane. Potem pan Dariusz Zalega będzie miał czas na zadawanie pytań i ta runda dyskusyjna może trwać do 5 minut. I potem zmiana ról, będzie przemawiał pan Dariusz Zalega, a potem czas na pytania będzie miał pan Arkadiusz Kuzio-Podrycki. W drugiej i trzeciej rundzie jest podobny schemat. I potem będzie właśnie część skierowana do państwa. W debatach, w których nie ma jury, a to jest taka debata, jest taki zwyczaj, że publiczność wyraża swoje zdanie. To nie jest werdykt. Wyraża swoje zdanie, zajmując określone miejsce na sali. I się też umówiliśmy, umówiłem się z panami dyskutującymi, że możemy teraz taką wstępną roszadę zrobić. Jeśli państwo w tej chwili mają wyrobione zdanie na ten temat, czy arystokracja przyczyniła się do rozwoju Górnego Śląska, jeśli uważacie, że tak, to proszę, żebyście państwo, jeśli możecie, siedli po prawej stronie w tej chwili. Jeśli uważacie, że nie, proszę siąść po stronie osoby, która będzie atakowała tezę. Jeśli w tej chwili nie macie wyrobionego zdania albo oczekujecie, aż was któraś z tych stron przekona, możecie pozostać po środku. Mile widziany jest ruch na sali, ale żeby po prostu państwo wiedzieli, do kogo mówią, tak? Żeby można było, bo jakimś ewentualnym rozstrzygnięciem tej debaty będzie właśnie państwa ulokowanie się na widowni. Także jeszcze raz, jeśli ktoś jest za arystokracją, po prawej stronie, jeśli za tym, że się przyczyniła, jeśli ktoś przeciwnego zdania, po lewej, patrząc od państwa strony. Jeśli ktoś w tej chwili jeszcze nie rozstrzygnął, to proszę pozostać mniej więcej na środku sali.
I ja Państwa poproszę jeszcze na samym końcu o zmianę tego miejsca, właśnie w sytuacji, kiedy Państwo zostaniecie przekonani do... No i Państwo nie będą wiedzieli, gdzie siąść, ale jeśli Państwo chcą opowiedzieć się po stronie tezy, to proszę siąść po tej stronie, a jeśli przeciwko tezie, po tej, a jeśli nie mają Państwo jeszcze w tej chwili, jeśli nie są Państwo zdecydowani, proszę pozostać w środku. I po tej części, potem będzie, oddam Państwu mikrofon, będzie można, ale to zależnie od czasu, to będzie raczej 2-3 osoby będą mogły zadać pytanie jednemu i drugiemu wypowiadającemu się. I na końcu poprosimy ich o krótkie 3-minutowe podsumowanie. Szanowni Panowie, jeszcze muszę Państwu powiedzieć to, co chciałem już Wam oddać głos, ale nie. Bo jeszcze jedną rzecz ustaliliśmy, żeby już się tutaj tym nie turbować, mianowicie przyjęliśmy, że w tezie wyłączamy część cieszyńską, że będziemy się skupiać na Śląsku Pruskim, że skoncentrujemy się na okresie między wydaniem Ordunku Górnego w XVI wieku do 1945 roku, czyli daty zakończenia wojny. No, przyjmujemy, tak, żeby się w tych ramach poruszać. Jeszcze wygłaszanie mów i dyskusja powinny się odbywać na stojąco. W trakcie można korzystać z różnych pomocy naukowych. W debacie, jeszcze taka informacja, w debacie każdy broni swojej strony. W debatach takich klasycznych, oksfordzkich, stronę się losuje. Tutaj każdy jakby się będzie okopywał wokół swojej tezy, ale to nie znaczy, proszę Państwa, żeby to uprawniało do jakiejś, i tu Szanowni Panowie, bardzo to proszę, do jakiejś bardzo personalnej dyskusji. Dyskutujmy ad rem, tak? Dyskutujmy o tezie. Patrzmy na siebie jako uczestników tej gry. W tych rolach jesteśmy w tej chwili, a po zakończeniu debaty będziemy mogli sobie jeszcze jakieś kwestie osobiste przekazać. Mam nadzieję, że tylko wyrazy szacunku. Proszę Państwa, debata będzie zarejestrowana. Jeśli Państwo tutaj są, to znaczy, że Państwo wyrażają zgodę na to, żeby ewentualnie Państwo byli gdzieś w tym kadrze się znaleźli. Tak jak mówiłem, bardzo proszę o wyłączenie telefonów komórkowych. Pani Anna Kubica będzie pokazywała upływający czas, ostatnie 3 minuty i ostatnią minutę. Dobrze? Panie Arkadiuszu, czy możemy rozpocząć? Ma Pan do dyspozycji 5 minut. Zaczynamy. Pierwsza runda, proszę Państwa, gong powinien być. Pan Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Rozwój Przemysłu. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ramy czasowe... Mam. Dobrze. Ramy czasowe zostały ustalone troszkę nieszczęśliwie, ponieważ można powiedzieć, w pewnym momencie wpadamy jakby w wir historii i zastajemy sytuację, jaka już jest. Ona nie jest oderwana od rzeczywistości, ona wynika z określonego oczywiście rozwoju cywilizacyjnego, który miał miejsce przed tym wydarzeniem, czyli przed Ordunkiem Górnym. No i w tym momencie musimy przyjąć go takim, jaki jest. Proszę Państwa, żeby mógł nastąpić rozwój, potrzebne są 3 elementy. Tu trochę przyda mi się moje wykształcenie techniczne. Musi być myśl technologiczna, która będzie realizowana i będzie w tym momencie skutkowała rozwojem gospodarczym. Musi być ten, który za to zapłaci i musi być ten, który ją wykona. Proszę Państwa, mamy początek XVI wieku. Ówczesna sytuacja społeczno-gospodarcza, czy nawet polityczna, powoduje, że stroną dominującą, odpowiedzialną za stan państwa i wpływającą na politykę, gospodarkę, tudzież na wszystkie inne sfery życia państwowego, społecznego, jest szlachta. To jest wynik nie tego, co się działo w XVI wieku, ale tego, co się działo w wiekach czy XVII, ale w wiekach poprzednich. I ta grupa społeczna miała środki. Mamy też myśl technologiczną. No pamiętajmy, że te 500 lat temu, bo to już jest 500 lat temu, za 3 lata będzie okrągła rocznica, no nie były to współczesne środki, a więc nie było kamer, nie było wind i tak dalej. Były to dosyć na dziś, powiedzielibyśmy, prymitywne, a wręcz niebezpieczne możliwości gospodarcze czy rozwojowe. Tutaj za przykład mogę podać dla Państwa wyobrażenia sprawę, no, bieda szypów.
wiem, jak bieda szyby wyglądają, ich otalunkowanie jest drewniane. Niebezpieczeństwo pracy jest oczywiste. Trzecia rzecz, robotnicy. Proszę Państwa, stara, powiem, historyczna zasada podaży i popytu. Jak robotników jest za mało, to im się płaci więcej. Jak ich jest za dużo, to płaci im się mniej. Proszę Państwa, kiedy to się rozpoczęło, czyli w momencie, kiedy XVI wieku, kiedy odkryto rudy srebra i ołowiu, bo to nie tylko o srebro chodzi, ale o dwa pierwiastki, o dwa kruszce, srebro i ołów, w tym momencie zaczyna się napływ ludności, która przybywała na te tereny Górnego Śląska, wokół miejscowości Tarnowice, Sowice i Lasowice, która uzyskiwała zgodnie z przywilejami ówczesnych władców, czyli księcia opolskiego Jana II Dobrego oraz księcia Karniowa Jerzego Pobożnego, jeden był z dynastii Piastów, drugi z dynastii Hohenzollernów, na podstawie przywilejów wydanych przez nich jako seniorów, odpowiednie przywileje. Między innymi uzyskiwali prawo do swobodnej eksploracji ziemi. Ta ziemia do kogoś należała. Ziemia nigdy nie jest bezpańska. Ta ziemia należała do pierwszego, można powiedzieć, magnata przemysłowego, niejakiego Piotra Wrochemy. Dlaczego nie mówimy o arystokracji? Proszę Państwa, arystokrację zgodnie z definicją rozumiemy osoby posiadające tytuł arystokratyczny od barona zwyż. Na terenie Śląska o arystokracji możemy dopiero mówić od czasów wojny 30-letniej. Do tego czasu jedynymi arystokratami, można by tak powiedzieć, byli tylko książęta. Nie było baronów, hrabiów. Ta grupa dopiero się kształtowała. Więc można powiedzieć, że takim protoarystokratą, protomagnatem był właśnie Piotr Wrochem, który zgodził się, żeby na jego ziemi, jego własności zaznaczam, to tak jakby w państwa ogródku, inwestowano i wydobywano kruszce. Więc mamy już pierwszy etap. Pierwsze 100 lat inwestycji w ziemię tarnogórską to jest złoty okres Tarnowskich Gór. O tym wszyscy wiedzą, miasto się bogaciło. W pewnym momencie nawet miasto Tarnowskich Gór i mieszczanie tarnogórscy, którzy bardzo często byli gwarkami, czyli właścicielami kopalń. Górnik to ten, co pracuje na dole, gwarek to ten właściciel. Czasami górnik był jednocześnie gwarkiem, ale to nie jest to samo. Powodowali, że to miasto było dużo bogatsze niż nawet Opole. To jest pierwszy okres. Potem mamy wiek XVII, kiedy następuje załamanie z dwóch powodów. Technologiczne. Okazało się, że głębsze sięganie po kruszce niestety nie jest możliwe, bo jest woda. Drugie, nastąpiła tak zwana mała epoka lodowcowa. Temperatura, deszcze powodowały upadek gospodarczy. Miasto Tarnowskie Góry było na tyle silne, że zachowało swoją pozycję centrum gospodarczego. Drugi etap, to mamy połowę XVIII wieku. Wiąże się to akurat z przejęciem Śląska przez Prusy, kiedy mamy kolejny wynalazek, maszynę parową, która pozwalała, wypompowując wodę z kopalnianych korytarzy, sięgać głębiej po kruszce. Dodatkowo Rodyn wymyślił kolejny pomysł, myśl technologiczną, żeby łączyć kopalnię od razu z hutą, a więc skracać przesył kruszców, co powoduje też taniość produktu finalnego. A więc mamy już drugi etap. I to jest ten etap wielkiego przemysłu, początek, który my dzisiaj obserwujemy, koniec. I to jest ten drugi etap. Więc mamy myśl technologiczną, inwestora. Inwestorem mogły być te rody, które miały wtedy pieniądze, plus państwo. Przykładem huty czy kopalni państwowej jest kopalnia Fryderyk. Były też kopalnie czy huty prywatne, o tym wiemy. I trzeci etap, etap wielkiego przemysłu, czyli druga połowa XIX wieku. I tu tylko podam jeden przykład gigantycznego rozwoju, jaki w tym był związany. Hrabia Hugo Henkel von Donnersmarck u zarania, czyli w roku 1815, jego kopalnie wydobywały 107 tysięcy ton, a jak umiera w roku 1890, czyli prawie 80 lat później, jego kopalnie wydobywały 16 milionów ton. Proszę Państwa, nie wszyscy byli w stanie znaleźć pracę, ale to było związane z rozwojem społecznym, między innymi z tak zwanym uwolnieniem chłopów ze wsi. Przemysł nie był w stanie to wchłonąć. Ale czy to jest wina właściciela fabryki? Nie. To jest wynik rozwoju gospodarczego i sytuacji państwowej. Państwo tworzy reguły i ramy rozwoju gospodarczego. Efekt jest taki, jaki mamy. Podaż i popyt.
siły gospodarczej, siły roboczej. Dziękuję. Bardzo dziękuję za otwarcie debaty. I teraz czas na dyskusję. Pan Dariusz Zalega zadaje pytania, pan Arkadiusz Kuzio-Podrycki odpowiada. Gdybyście panowie mogli w pozycji stojącej, to zrobić będzie nam wszystkim. Chyba, że wolicie przy stole. No to bardzo proszę o włączenie mikrofonów też, bo to bez mikrofonu się nic nie nagra. U dołu włączamy. Raz, raz. Słychać. Jest. Bardzo proszę. Bo tu jest przedstawiona ta wizja historii, która jest tak, ja by to powiedzieć, już z góry narzucona. Natomiast pytanie podstawowe brzmią. Skąd oni mieli tą ziemię? No właśnie, to jest pytania takie dziecinne, które się wydają, ale które są podstawowe. Dlaczego ta ziemia należy do mnie? Skąd ją mam? Dlaczego ten szlachcic miał tą ziemię? I to jest pierwsze pytanie, żeby my wiemy skąd miał, ale może żeby właśnie młodzież, żeby to sobie uświadomić. Że to nie tak, że ja ją obrabiałem sam swoimi rękami i sobie zarobiłem, wyciąłem las i ta ziemia dlatego jest dla mnie. Nie, tak to nie działa. Więc ja chciałbym, żeby tutaj padła jasna odpowiedź ze strony przedmówcy. A drugie pytanie, czy tylko załamanie technologiczne doprowadziło do upadku i ta mała epoka lodowcowa, to są oczywiście fakty, czy nie widzi mój przedmówca jeszcze przynajmniej dwóch przyczyn załamania się tej właśnie gospodarki, która była w skali Europy rzeczywiście bardzo silna. Gospodarka pierwsza górnicza. Szanowni Państwo, no jeżeli sobie popatrzymy od właściwie XIV wieku do XVI wieku, jednym z centrów górniczych Europy jest między innymi Górny Śląsk. Przepraszam, ale potem braknie czasu na odpowiedzi. Dobrze, przepraszam. To koniec, przepraszam. Bardzo proszę o udzielenie dwóch odpowiedzi. No proszę Państwa, no, znaczy to powiem tak, no, no mój przedmówca po pierwsze, Panie Marszałku, wykracza poza ramy czasowe, jakie mieliśmy przyjęte, czyli początek XVI wieku. Obawiam się, że w tym momencie musiałbym zażądać dodatkowej pół godziny na przedstawienie rozwoju cywilizacyjnego. Powiem krótko, no odziedziczyli tą ziemię. W momencie, w początku XVI wieku ziemię odziedziczyli. A skąd ją dziedziczyli? Przepraszam, ramy czasowe nie pozwalają mi na rozwinięcie tego tematu. Chyba, że w tym momencie dostanę dodatkowe pół godziny, panie marszałku. No, może pan wykorzystać ten czas w ramach swoich przemówień, czy dobrze, w ramach tego określonego. Proszę dalej. Druga rzecz, jeśli chodzi o załamanie XVII-wieczne, tak zgadzam się, ja tylko podałem dwie przyczyny technologiczne, czyli tak zwane kłopoty klimatyczne, które powodowały deszcze, które powodowały, że gospodarka gorzej działała niż wcześniej i ten poziom technologiczny, czyli to, że nie można było sięgać głębiej. Przyczyn było znacznie więcej. Oczywiście po pierwsze nastąpiła tak zwana kontrreformacja, czyli rozpoczęły się wojny religijne, bo taką wojną była wojna 30-letnia. Te wojny obejmowały praktycznie całą Europę Środkową. Odpryskiem tej wojny również były wojny na terenie Rzeczpospolitej, wojna o ujście Wisły, późniejszy potop szwedzki i tak dalej. Każda ta wojna powodowała diametralne zniszczenie de facto gospodarki w niektórych rejonach Świętego Cesarstwa Rzymskiego, zwanego też czasami Rzeszą Niemiecką, populacja spadała o 2/3. To również wpływało na gospodarkę, więc, ale przepraszam, to znów wykraczamy poza ramy czasowe i tematyczne. Znaczy ramy były zasugerowane, ale... Więc tutaj się zgadzam. Czy wyczerpałem temat, czy mam wrócić ad urbe conditam i do chodzenia małpki po drzewie? Myślę, że musimy potem kolejną kiedyś debatę zrobić na temat właśnie praw własności, ale to jest tam sugestia do marszałka. No i teraz jestem na straconej pozycji, panie marszałku, bo jest zarzut, skąd szlachta miała prawa własności. To jest zarzut. Nie będziemy go teraz rozstrzygać, a przynajmniej moderator tego nie będzie robił. Bardzo proszę, jeszcze mamy czas. Jeszcze jakieś pytania, czy nie, chce nie, pan nie. dopytać? Nie, to jest tyle, bo wolałbym się skupić właśnie na... Także dziękuję bardzo przedmówcy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Czas dyskusji nie został wyczerpany, ale... Ponieważ... Ale, czyli przechodzi pan płynnie do tak, swojej od razu przechodzę to bardzo płynnie. Proszę o mierzenie czasu do 7 minut. Bardzo proszę. Tak jest. Szanowni Państwo, no ja jestem troszeczkę na straconej pozycji, no bo temat, czy arystokracja przyczyniła się do rozwoju Śląska, no wydaje się, no jakżeby inaczej. No bo tak, no bo kto budował te koncerny? No te wielkie rody, tak? Kto budował te fabryki? Te wielkie rody. Więc ja mogę co najwyżej zniuansować tą kwestię.
Po pierwsze, w jaki sposób zniuansować? Pierwsze, kapitałochłonne, najnowocześniejsze fabryki, urządzenia były dziełem państwa pruskiego. Dopiero kiedy państwo pruskie zaczęło inwestować, dopiero te małe kopalenki, które były wcześniej prywatne kopalnie, podobne do Biedaszybów, jak wspominał mój przedmówca, dopiero zaczęły się rozwijać, ponieważ to jest wielka inwestycja. Tak? Więc tutaj mamy do czynienia z tym, że to za państwem idą magnaci. I to potwierdzają Wolfram Fischer, niemiecki historyk, który pisał właśnie, że państwo swoimi przedsiębiorstwami było inicjatorem kroczącym na czele. Dopiero za nimi szli magnaci. Więc to musimy sobie jasno zdać sprawę. Druga rzecz. Tu jest jeszcze fajnie byłoby przypomnieć taką historię Nowego Śląska, czyli z próby industrializacji tego, co dzisiaj jest Zagłębiem Dąbrowskim. Przez pewien okres na przełomie XVIII-XIX wieku była to część Prus, ten Nowy Śląsk. I to jest zupełnie zapomniany eksperyment społeczny, ponieważ wtedy inwestuje tam państwo pruskie. Inaczej by wyglądała historia Zagłębia Dąbrowskiego w tym sytuacji, gdyby tak to pozostało. Natomiast dlaczego arystokracja zajęła się w ogóle przemysłem i budowała te wielkie, piękne pałace i fabryki? No z prostej przyczyny. Tylko oni mieli ziemię, pod którą były te bogactwa naturalne. Poza tym mieli dostęp do taniej albo darmowej siły roboczej. Więc to jest po prostu podstawa. I to oni dzierżyli władzę. Tutaj mówiłem, właśnie zadałem to pytanie o przyczyny upadku górnictwa tego średniowiecznego na Śląsku. Oczywiście wojny, ta mała epoka lodowcowa, problemy techniczne, ale jest jeszcze coś. Mamy w tym czasie ten przełom związany z refeudalizacją gospodarki w całej Europie na wschód od Łaby. Co to oznacza? To oznacza, że zamiast inwestować pieniądze w działalność górniczą, która jest obarczona ryzykiem wielkim, no bardziej się opłaca, tak jak w Rzeczpospolitej, inwestować w folwarki. I ci chłopi, którzy zostają sprowadzeni w ramach tego do roli praktycznie niewolników. Na Śląsku Górnym, słuchajcie państwo, już mamy od końca właściwie, w 1512 roku mamy przywiązanie chłopa do ziemi. Chłop nie może odejść ze wsi bez zgody pana. Kolejne potem, i w tym tego broni Sejm Śląski, złożony głównie z arystokracji. Wpływy miast śląskich tam maleją, a co więcej, z górnośląskich miast tam się pojawiają przedstawiciele kilku miast, ale tak właściwie na dokładkę. I to jest zjawisko, które prowadzi do tego, że gospodarka chłopska zaczyna zamierać. Jeżeli nie wykupiłeś się z pańszczyzny, co się udało jednej, jedynej wsi na Górnym Śląsku, to byłeś sprowadzony do tego, że byłeś niewolnikiem na polu tych panów, arystokratów, dzięki czemu ci arystokraci potem mieli pieniądze i darmową siłę roboczą. Jeżeli tego nie będziemy o tym pamiętać, to rzeczywiście będziemy żyć w świecie bajek, jak to pięknie arystokraci z dobrego serca zbudowali ten Śląsk. Śląsk zbudowali ci ludzie z tej zbiórki darmowej, że tak powiem, z tej krwawicy tych chłopów, których zyski z ich pracy szły dla tych arystokratów. I to jest jasne. Zresztą to nie jest też tak, że ci chłopi byli zupełnie pozbawieni jakiejś sprawczości. Rzecz, która jest zupełnie pominięta w historii Śląska. Od połowy XVIII wieku do połowy XIX wieku, do Wiosny Ludów, mamy na Śląsku stan prawie permanentnej wojny chłopskiej. Powstania chłopskie wybuchają w kolejnych powiatach obok siebie. Chodzi o kwestię ziemi, o zmniejszenie pańszczyzny, bo pańszczyzna na Górnym Śląsku w dobrach tych arystokratów jest większa niż na Dolnym Śląsku. Tutaj ludzie do 6 dni w tygodniu muszą pracować za darmo na polu pana. No i to wiecie, to trzeba być rzeczywiście wtedy jakimś wariatem, żeby nie wykorzystać tego, tak? Żeby nie wykorzystać tych pieniędzy, tych zasobów. A potem przychodzi druga rzecz. Uwłaszczenie chłopów. Mamy połowa XIX wieku. W połowie XIX wieku następuje uwłaszczenie chłopów. Co to oznacza? Że okej, chłopi są już teoretycznie wolni. Czyli już nie muszą pracować przymusowo na polu pana. Tylko tak, w zamian za tą wolność z kajdanami tracą buty. To znaczy, muszą oddać panowi pół
od 1/3 do połowy ziemi, na której pracowali, albo zapłaci odszkodowanie. W tym momencie śląska szlachta, śląska arystokracja, dostaje ogromny zastrzyk pieniędzy. I te pieniądze, to jest około, to są różne szacunki, ale ówczesne niemieckie szacunki, to jest gdzieś tak około 1 000 000 talarów, o tym pisał Wilhelm Wolf, taki ówczesny dziennikarz, to jest te pieniądze, które zostają zainwestowane w przemysł. No bo coś trzeba zrobić z tymi pieniędzmi, tak? A już wiadomo, że po inwestycjach państwa pruskiego, że to się opłaca. Więc ja bym był tu bardzo taki, tak jak mówię, zniuansowany, że to arystokracja sama z siebie, z dobrego serca buduje ten przemysł, potęgę Śląska. Tak to nie działało. Ona zbudowała tą potęgę Śląska na krwawicy chłopa i robotnika śląskiego. Tyle, kończę, bo już skończyłem właśnie. Tak, tak, bo czas się skończył. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Można oczywiście wyrazić swoje zdanie klaszcząc lub też wydając jakieś okrzyki, ale oczywiście w ramach, wszystko w ramach przyzwoitości. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Pan Arkadiusz zadaje pytania, tak. Pan Dariusz. No proszę Państwa, no widziałem tu mój przedmówca, obok faktów też podał troszeczkę emocji, czyli krwawice, etc., etc. To są emocje, nie fakty. Moje pytanie brzmi, kilka pytań mam, bo tak widzę właśnie, zgrabnie pan pominął. Proszę mi powiedzieć, do kogo, czyją własnością była ziemia, na której chłop mieszkał, żył, pracował? Czyją własnością był dom, w którym mieszkał? Czyją własnością były środki, którymi on orał? Czyja to była własność, chłopa czy pana? W zależności od regionu Śląska, była to albo własność dzierżawiona, albo to była własność bezpośrednio chłopa. I tak samo to wynikało, dotyczy tak samo narzędzi produkcji i tak samo ich domów, w których mieszkali. Dobrze, to teraz niech mi pan odpowie. Jeżeli w tym momencie to, w którym dom, w którym pan mieszka, pole, na którym pan uprawia sobie ogródek i tak dalej, pan ma... Nie jest to pana własnością, tylko jest to własnością kogoś innego. To może pan ją mieć za darmo? Tu wracamy do mojego pierwszego pytania, które wykracza poza czasookres. Skądś to się wzięło, że ten chłop, który wcześniej sobie sam wykarczował tą ziemię, ale tu właśnie, tu będę jednak w tym okresie naszym, ponieważ mamy wiele przypadków wsi, które były wykarczowane, a potem przyłączone do folwarków pańskich, także na Górnym Śląsku. Chłop sobie wykarczował, ale potem jednak pan to zajął, bo miał prawo. A ten las, który karczował, to był chłopa? A przepraszam, kogo? Chyba suwerena. No, suwerena, który mógł zgodzić się... Czy jest coś, co nie ma własności, co nie ma właściciela? Ja jestem raczej zwolennikiem tego, że nie ma czegoś takiego, że wszystko do kogoś należy. Powietrze nie należy do nikogo. Ale mówimy o ziemi. Woda nie należy do nikogo i tak samo ziemia, to był proces zawłaszczania ziemi przez wyższe sfery społeczne, tworzące minimalny procent społeczeństwa, a państwo w 90% się wywodzą z tych 90% społeczeństwa, do których nie należała ziemia ani wody. Powracam do pytania. Początek XVI wieku. Do kogo należała ziemia, którą wykarczował chłop? Nawet jeżeli uznamy de jure, tak? Że do pana, no. Ale to oznacza, że tam mieliśmy dużo pustek, poza tym no. Nie mieliśmy jeszcze problemu map, to no. Znaczy to nie było jeszcze skodyfikowane, nie było jeszcze obmapowane, ogooglowane, więc w związku z tym było wiele pustek, zwłaszcza na terenie Górnego Śląska, gdzie mamy wiele lasów, ale formalnie na mapach ktoś sobie zaznaczył, że ten teren należy do mnie. Ale jakim prawem? Jakim prawem ten las, ten teren należy do niego? Bo król mu nadał? A kogo to, szczerze mówiąc, interesuje? Bo jakim prawem? No właściciela interesuje. No tak, ale właściciela, ale na jakiej podstawie pojawia się ta własność? Panie marszałku, pan mój przedmówca wykracza poza ramy czasowe. Ale panie... Mamy początek XVI wieku. Proszę pana, przypominam panu, całe dobrze. Państwo i wszystko, co na nim jest, jest własnością suwerena. Emanacją suwerena w ustroju monarchicznym jest monarcha. I ten monarcha ma prawo ze swoją własnością robić, co mu się żywnie podoba. Taki jest stan prawny. I jeżeli on ten kawałek lasu nadał rycerzowi bądź magnatowi w zamian za jakieś zasługi, albo tenże magnat kupił ten las,
to on jest jego własnością. I jeżeli ktoś przychodzi do mojego lasu i mi karczuje kawałek lasu, przepraszam, to jest mój las, to dlaczego ja mam mu gadać za darmo? Dobrze, to jest czas na zadawanie pytań. Czy tu jest jakieś pytanie? Tak, dlaczego chłop za darmo ma dostać mój kawałek lasu? Ponieważ to ten chłop pracuje, a nie ten suweren pracuje i nie ten rycerz pracuje, bo zwłaszcza, że w XVI wieku ci rycerze już mało co walczyli, także tutaj ja myślę, że prawo chłopa do tej ziemi jest o wiele większe niż prawo tego suwerena, czy tego małego szlachetki, który twierdzi, że on to dostał. Także tyle. A jak to nie dostał? Dlatego ja jestem, zajmuję się historią ludową i z tej strony patrzę od dołu, a nie historią de jure, gdzie wygląda tak, że gdyby nie było rewolucji francuskiej, to byśmy może demokracji nie byli. I dlatego ja... To już od razu powiem to, co ten pan nie mówi, że tak, chłop pracował i za to dostawał na przykład 20 lat wolnizny, nie płacąc żadnych podatków. Mógł na tej ziemi gospodarować, jak mu się żywnie chciało i dopiero po 20 latach on lub jego spadkobiercy płacili podatki dla właściciela ziemi. Ponieważ czas minął, ale pozwolimy krótko odpowiedzieć. To znaczy ja krótko powiem, poza tym, że płaci podatki, to jeszcze musi odrabiać pańszczyznę. Wolnizna jest w okresie, w różnych latach była, od 6 do 20 lat. 20 lat to było w okresie fryderycjańskich, właściwie fryderycjańskiego nadawania ziemi, już w czasach pruskich. Wcześniej ona była o wiele krótsza, a tak jak mówię, jeżeli się przywiążemy do patrzenia stricte prawnego, do kwestii ziemi, no to szczerze mówiąc, wszystko jest czyjąś własnością, tak? Ale czy my mamy prawo żyć? Tyle. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, jak ktoś mi robi w moim ogródku, to mój ogródek. Dziękuję. Zakończyliśmy tę rundę, jeśli chodzi o dyskusję. Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, rzeczywiście powinniśmy najpierw o historii naturalnej podebatować, a dopiero potem o tej już historii stricte. Przechodzimy do drugiej rundy. Bez tego to rzeczywiście, bez ustalenia tych fundamentów, ale to bardziej debata byłaby filozoficzna na temat istoty prawa własności, prawda? To chyba do tego panu wciągnie, ale to nie dzisiaj, bardzo proszę. Dzisiaj chcemy się dowiedzieć, czy arystokracja w przyjętym okresie przyczyniła się do rozwoju i żeby państwo mogli na końcu zdecydować. Druga runda, kwestie socjalne. Czas dla pana Arkadiusza Kuzio-Podrudzkiego. 5-7 minut. Działa? Działa. Ten guziczek tu jest nader niesympatyczny. Proszę Państwa, kwestie socjalne. Tu można powiedzieć od samego początku, tak jak zawsze mówiłem, jest prawo podaży i prawo popytu. Jeżeli jest za dużo siły roboczej, to ta siła robocza jest tania i mówiąc krótko, jest wykorzystywana. Jeżeli jest nie tania, to wtedy jest oczywiście problem. Kwestia jest również kwalifikacji. I tu, proszę Państwa, mamy do czynienia z czymś, o czym kolega nie wspomniał, za co jestem mu bardzo szczery, o tak zwanym pierwszym buncie gwarków, rok 1534, kiedy to gwarkowie, a tak de facto to górnicy plus biedota miejska, zbuntowały się przeciwko temu, co się działo. Temu, że wyżsi urzędnicy oraz nadzorcy kopalni dostawali więcej pieniędzy niż ci górnicy na dole. No mamy do dzisiaj, to przepraszam za prezentyzm, ale strajki są czymś naturalnym. No wtedy to odbyło się troszkę bardziej dramatycznie, ponieważ właściciel ziemi, czyli Bytomskiego Państwa Stanowego, wezwał na pomoc oddziały wojskowe. To zostało spacyfikowane, ale nic nie stało się bez przyczyny i bez skutku. Proszę Państwa, jeżeli nadzorca ma wyższe kwalifikacje niż robotnik, to kto dostaje więcej pieniędzy? No chyba jednak ten, który ma wykwalifikowane umiejętności. A dlaczego tak było? Proszę Państwa, żeby te kopalnie rozwijać, potrzebne były oczywiście odpowiednie kwalifikacje i właściciel, czyli książę Karnioski Jerzy Pobożny, sprowadzał wykwalifikowanych górników z Frankonii. A oni oczywiście jako obcy, wszędzie obcy, no niestety są postrzegani jako zagrożenie, to skutkowało tymi problemami. Ale skutkiem tego buntu była tak zwana skarbona. Od tamtej pory każdy, który otrzymywał wypłatę z pracy górnika czy zarządcy, wrzucał do tej skarbony odpowiednią kwotę stosowną do swoich zarobków. I z tych zebranych pieniędzy później były oczywiście uposażane wdowy, dzieci górników, którzy ginęli. Pamiętajmy, że praca była niezmiernie ciężka i niezmiernie niebezpieczna. Oraz można powiedzieć, że to była pierwsza, dziś byśmy powiedzieli, kasa socjalna, tak to nazwijmy.
To jest mniej więcej pierwszy. Proszę Państwa, jest to o tyle istotne, że zasady, jakimi kierowała się praca górnicza, właśnie były odpisane w dwóch dokumentach z roku 1528. My najczęściej tylko pamiętamy przywilej z 1526 roku i w tychże dwóch dokumentach z listopada 1528 były opisane właśnie wzajemne obowiązki, płatności i uprawnienia. To mamy pierwszy okres. W momencie, kiedy po załamaniu na początku XVII wieku, później mamy ten okres XVIII-wieczny, kiedy tu wkracza państwo pruskie, wkracza też nowa technologia, czyli maszyna parowa, również ustanawiane są nowe przepisy dotyczące właśnie pracy górnika i osłony socjalnej, bo już wtedy w tych przepisach były uregulowania dotyczące właśnie pracy socjalnej. Proszę Państwa, te przepisy, które później się rozwijały, no, skutkowały tym, że na końcu powstawały takie instytucje jak Kasa Bracka, czy w ogóle instytucje bractwa. O tym wiemy, no, w Tarnowskich Górach była jedna z siedzib tych instytucji. Dziś mamy taką instytucję w bardzo dalekim rozwoju, to się ZUS nazywa. Natomiast jest jeszcze druga rzecz. W XIX wieku mamy tak zwany rozwój w ogóle ustawodawstwa socjalnego. Ono nie wzięło się znikąd. Wzorcem dla tak zwanych ustaw socjalnych Bismarcka, bo tak je zwyczajowo się nazywa, było to, co przemysłowcy robili tu na Górnym Śląsku między innymi. Proszę Państwa, jak złe to były przepisy, jak okrutne dla tego biednego robotnika. Przytoczę cytat. Związek naprzaftowy pana Tille Winklera. Tille Winkler, krwiopijca. Czynnych robotników ze stanu robotników pozostających, urzędników, dozorców, wodców, werku i tak dalej. Obejmował tenże związek naprzaftowy. Poszczególne grup i klas mający więcej praw płacili 12 czeskich i 7 fenigów, do 25 czeskich, a mający mniej praw przekazywali na związek 7 czeskich. Czyli więcej zarabiasz, więcej płacisz, mniej zarabiasz, mniej płacisz. W statucie zagwarantowano najwięcej prawa mającym społecznikom w przypadku choroby, wolne lekarstwo i leki, dożywotnią rentę inwalidzką, jak również rentę dla wdów, zasiłek przysługujący w przypadku pogrzebu najbliższych na dzieci członków zmarłych i inwalidów do 14 roku życia, a także na czas choroby. Zastrzeżono jednak, iż pieniądze chorobne nie będą płacone urlopikom i według braku roboty stojącym członkom zarządu, członkom związku, którzy z bitwy się rozchorowali, czyli mówiąc krótko, poszli na imprezę i dali sobie po buzi, i ci, którzy się chorymi zdawają, czyli mówiąc krótko, miglantom. Proszę Państwa, nawet było tak źle, bo tu często też podnosi się kwestię pijaństwa, że właściciel rozpijał robotnika. Państwo, jest to bzdura. Alojzy Ficek, który był jednym z propagatorów ruchu czajowego, został, można powiedzieć, na to stanowisko polecony przez hrabiego Hugona. To on go polecił na stanowisko. Po drugie, który właściciel chce, żeby pijany robotnik był w pracy? Żaden, bo stanowi niebezpieczeństwo i dla innych, i dla pracy. I w tymże związku naprzaftowym było, że jeżeli jesteś, mówiąc krótko, wczorajszy, to do roboty w ogóle nie przychodź i masz prawo dwa dni nie być w pracy. Ale jak nie pracujesz, nie dostajesz płacy, ale i też tą pracę nie tracisz. Proszę Państwa, tego typu przepisy właśnie były podstawą tego, co stanowiło później tak zwanych ustaw socjalnych Bismarcka. Proszę Państwa, te ustawy były tak katastrofalne, tak niewłaściwe, tak niekorzystne dla robotnika, że jak w 22 roku nastała tu Rzeczpospolita, to ta okropna Rzeczpospolita utrzymała ustawodawstwo socjalne pruskie jako lepsze od ustawodawstwa socjalnego polskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Myślę, że emocje są po obu stronach. Panowie, jak najbardziej, one są właściwe. Mam nadzieję, że się nie podniosą. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Oczywiście. Słychać. Tutaj właściwie w kwestii socjalnej mamy tylko tą kwestię... Nie słychać. A nie słychać? W kwestii socjalnej mój przedmówca poruszył tylko kwestię kas brackich, które rzeczywiście były pewną zdobyczą. Natomiast ja mam tylko dwa oddzielne pytania, ale dość proste. Dlaczego na Górnym Śląsku pensje robotników były najniższe w całej Rzeszy? Robotników przemysłowych.
Zresztą tak samo robotników rolnych. I to były najniższe od połowy do 1/3. I szczerze mówiąc, na tym później ten polski ruch wyrastał. A druga rzecz, dlaczego na Górnym Śląsku, przy tych kasach brackich, przy tych dobrych arystokratach, mieliśmy najdłuższy czas pracy w całej Rzeszy? Z czego to wynikało? Tylko te dwa krótkie pytania. Dwa pytania, bardzo proszę, dwie odpowiedzi. No i nieustająco, słychać? Tak. Nieustająco wracamy, to mówię, podaż i popyt. Po pierwsze, tutejszy robotnik był zdecydowanie mniej wykwalifikowany niż ten na zachodzie Europy, choćby w Zagłębiu Rury, które było młodszym zagłębiem od Zagłębia Górnośląskiego. Po drugie, proszę Państwa, w owym czasie przemysł, który się rozwijał, pomimo ogromnego rozwoju, nie był w stanie wchłonąć tych ogromnych rzesz ludzi uwolnionych właśnie ze wsi, które później przybywały do miasta w poszukiwaniu tak zwanego złotego życia. I w tym momencie, no mówię, kolejna podaż i popyt. Jeżeli jest za dużo robotników, to ten robotnik sam szacunkiem, ale jest mniej płacony. Tak jest do dzisiaj, tak było wtedy i tak było u zarania dziejów. Jeśli chodzi o kwestię długości pracy, tak, ma pan rację, rzeczywiście tu godzina była nawet do 10, a nawet 12 godzin można było pracować, a nawet hrabia Hugo, a raczej jego zarząd, żądał, żeby ograniczono przepisy o niezatrudnianiu dzieci. I tu pełne pan ma rację, ale znowu mówię, podaż i popyt. No i nie ja to wymyśliłem, tak się rozwijała gospodarka. A status prawny i stan prawny ustanawia państwo, suweren. Czy jest pan Jestem właśnie usatysfakcjonowany tą odpowiedzią, ponieważ dzięki temu mogę przejść do dalszej części mojej właśnie wypowiedzi. Aha, znaczy już do trzeciej rundy byśmy przeszli. Nie, druga, nie, teraz moja część. Teraz tak. To była tylko odpowiedź, oczywiście. Ja powiem tak, w latach 70. był taki amerykański naukowiec, Lawrence Schoffer, który badał dokumenty właśnie przemysłu na Śląsku i zajmował się narodzinami klasy robotniczej na Śląsku. Egzemplarz tej książki jest tutaj w Bibliotece Śląskiej i szczerze mówiąc dziwię się, że nikt w Polsce jej nie chciał wydać, bo jest bardzo ciekawa. Ale on tam ma parę ładnych sugestii, bardzo ciekawych, bo na przykład pisze, że śląscy fabrykanci zamiast licytować się wzrostem pensji zatrudniali nie tylko łatwo pozyskanych zagranicznych pracowników, ale też kobiety i dzieci. Powodem zatrudnienia tych grup było zahamowanie wzrostu pensji z równoczesnym zapewnieniem dopływu nowej siły roboczej. Szanowni Państwo, pewnie po uwolnieniu chłopów przemysł, wielka ich część kieruje się, chłopów śląskich, kieruje się do przemysłu. Rzecz w tym, że potem zaczynają szybko uciekać stąd. Dlaczego? Bo okazuje się, że pensje, zwłaszcza jak już jest kolej, pensje na zachodzie Niemiec są lepsze. Ale jest też drugie zjawisko. Na Górnym Śląsku ci śląscy przemysłowcy zatrudniają w skali Niemiec największą liczbę dzieci, właśnie i kobiet. Tu o czym powiedział mój przedmówca. Plus, żeby zapewnić tanią siłę roboczą, znaczy żeby obniżyć poziom płac, ściągano imigrantów z Galicji czy z kongresówki rosyjskiej. Do czego to, o co w tym wszystkim chodziło? Że wbrew pozorom, chociaż mieliśmy przeludnione wsie, bardzo biedne, gdzie ludzie szukali roboty, to się okazało, że warunki im zapewniane były na tak złym poziomie, na tle Niemiec, że lepiej było uciekać. I stąd pojawiły się dwa zjawiska. Jeden to jest Ostfluchtu, czyli ucieczka ze wschodu niemieckiego na zachód, ale to była dla całych Prus. Ale także Landsflucht, czyli ucieczka ze wsi. Bo my sobie myślimy cały czas właśnie, że Górny Śląsk to tylko to nasze centrum przemysłowe, tak? A tymczasem to, co teraz w województwie opolskim, w znacznej części należało do tych samych arystokratów, którzy mieli te kopalnie. I tam pracowała zapomniana część śląskich robotników, robotnicy rolni. 400 tysięcy osób. 400 tysięcy osób z rodzinami prawie milion. Max Weber, późniejszy znany socjolog, prowadził badania nad nimi w końcu XIX wieku. Wyniki były przerażające. Okazuje się, że na śląskiej wsi ci robotnicy rolni mieli właśnie najgorsze warunki życia w całych Niemczech. On to wszystko opisywał w tych badaniach i aż się dziwię, szczerze mówiąc, że tego nie wykorzystywano właśnie w późniejszej historiografii u nas. Okazuje się, że wykorzystywanie przez właścicieli ziemskich fornali, on to wprost pisze,
córek fornali, żon ich, tych fornali, robotników rolnych, było zjawiskiem nagminnym. Koniec XIX wieku. Bo to był sposób myślenia właśnie tej arystokracji. Z jednej strony paternalizm, ale taki na pokaz, budujemy żłobek, ale pensji nie podnosimy. Pensji nie podnosimy, a potem narzekamy, że nie mamy robotników. Więc ściągamy robotników. Skąd na przykład ściągamy? Ściągamy na przykład z Galicji, ściągamy robotników grekokatolickich, powiedzmy Ukraińców, w celu zahamowania wzrostu pensji. Więc mamy w tym pewnym momencie błędne koło, bo do czego to prowadzi? Że rynek wewnętrzny na Górnym Śląsku się nie rozwija. Przemysł przetwórczy też się nie rozwija. W całej skali Niemiec pod względem liczby martwych urodzin dzieci, zagęszczenia mieszkań, wszystkie wskaźniki socjalne w skali Niemiec dotyczące dobrostanu społecznego. Czyli wiecie, jak żyjemy, jak żyją zwykli, prości ludzie, nie ci magnaci przemysłu. Są najgorsze w całych Niemczech. Tu jest po prostu najgorzej i dlatego stąd ludzie uciekają. I to jest po prostu ta banalna przyczyna, że ten region, że moim zdaniem arystokracja doprowadziła do tego, że z jednej strony utrwaliła monokulturę górniczo-hutniczą, nie stawiając na rozwój przemysłu przetwórczego, czy związanego z rynkiem wewnętrznym, bo oni się tym nie przejmowali zupełnie. Oni żyli w innym świecie, oni żyli w tych swoich pałacykach. I to, co pamiętamy o wszystkich tych osiedlach patronackich, tak? Tylko te osiedla patronackie, to było po prostu, to nie było tak jak Nikisz. Nikisz jest wyjątkiem, jest piękny, później trochę tak na pokaz dla nas. Natomiast większość tych osiedli patronackich, to oczywiście, to jest fajne przeniesienie się z chałupy na wsi do takiego domu zbudowanego przez zakład, tylko rzecz w tym, że tam jesteś uwiązany kompletnie. Są przykłady, jak na przykład synkowni Goldula wyrzucono starego górnika z tego domu, ponieważ jego syn odrobił za mało dniówki. Syn, czyli jednak wina ojca, syna przechodzi na ojca z kolei, nietypowo. I takich mamy pełno doświadczeń, więc kwestie socjalne były tutaj najgorzej traktowane w całych Niemczech. I tu jest dużo takich właśnie przykładów. I to nawet, żeby to powiedzieć konkretnie, nawet o tym inspektorzy pracy niemieccy, urzędnicy pisali, że kiedy powołano pierwszą inspekcję pracy w Niemczech w połowie XIX wieku, na Górnym Śląsku pierwszy taki inspektor zaczął działać 20 lat później. Bo to można było powołać, ale nie trzeba było. A to było związane z tym, że ta arystokracja miała taki wpływ na władzę. Bo wiele tych landratów było przecież z nimi powiązanych, albo było wprost tymi posiadaczami fabryk i ziemi. Był kiedyś na przykład taki kwestia pracy kobiet. Dlaczego tyle kobiet pracuje na Śląsku i nie zmienia się, zamiast prowadzić na przykład pracy maszyn? Inspektor fabryczny w latach 90. w jednej z fabryk śląskich, pisze górnośląskich, pisze tak, że maszyna nigdy nie będzie tak pracować tak tanio jak kobieta. I w tym jest cały sens. A więc to się nie zmieniło. Wykorzystywanie pracy chłopa darmowej albo niskopłatnej, a potem wykorzystywanie pracy robotnika niskopłatnej. Ci robotnicy uciekają, bo szukają lepszego życia, ale w związku z tym ściąga się imigrantów, te kobiety, no bo te kobiety idą do pracy, bo wbrew pozorom dużo Ślązaczek pracowało. Głównie w najgorzej opłacanych miejscach pracy. To były na przykład kopalnie rud żelaza, to były płuczki w kopalniach, w różnym przemyśle, no, w początkach przemysłu takiego, no, włókienniczym, najgorsze miejsca pracy. Dziękuję bardzo. Oddaję głos tutaj. Państwo nie widzieli, czas minął. Teraz mamy 5 minut na dyskusję. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Pan tutaj bardzo, znów tak bardzo obrazowo opisuje, jak to źle było temu biednemu robotnikowi. Ja zadam takie pytanie, proszę pana, te osiedla patronackie, Nikisz, czy zna pan jeszcze jakieś inne oprócz Nikisza, czy tylko Nikisz pan zna? Mamy taki osiedli patronacki na Śląsku około 40 i wystarczy sobie... 40? Ale wielkich kompleksów. Bo poza tym budowano takie małe, co były czasami 2-3 budynki. Czyli nie jedno osiedle. No nie, no ale to już jest taka, no,
jest w mikroskali. Natomiast pierwszy. No tak, ale osiedle jest w znaczeniu czymś jednak większym, tak? Wzorem, mogę odpowiedzieć? Padła odpowiedź. Wzorem dla budowy tych mieszkań patronackich były mieszkania budowane dla robotników rolnych. To, co na początku XIX wieku budowano wielkie takie domy dla robotników rolnych o standardzie tragicznym, to był wzór, na jakim budowano potem na przykład mieszkania socjalne dla robotników. Pierwsze takie mieszkania wybudowano na Górnym Śląsku w końcu XVIII wieku i to bodajże Donesmark wybudował. Próbowano też takie wybudować w czasie Nowego Śląska, zresztą na Zagłębiu późniejszym Dąbrowskim. Natomiast co jest ciekawe, że w momencie, kiedy mamy na początku XX wieku rozwój komunikacji lokalnej, na przykład tramwajowej, to jest fascynująca rzecz, niedoceniona, to ten robotnik, żeby mieć tą autonomię jakąś, trochę wolności, uciekał z tych mieszkań patronackich. Bo jak byłeś w mieszkaniu patronackim, nie mogłeś strajkować, nie mogłeś zapisywać się do związków. Jeżeli nie daj Boże zagłosować na socjaldemokratów, traciłeś mieszkanie. No i poza tym regulaminy rozbudowane. W związku z tym, przepraszam, nie, przepraszam, bo żebyś tak, miał... No. Bardzo proszę. Proszę mi powiedzieć, a czyją własnością były te osiedla patronackie? Robotnika czy tego, który je wybudował, zainwestował? Nie, no oczywiście, że były własnością inwestora, czyli właścicieli fabryk, ale to... I mieszka się tam za darmo? W zależności od osiedla różne były opłaty, natomiast jedna rzecz jest podstawowa. Czyli są opłaty? Oczywiście. A jak ktoś nie płaci, to co się robi z niepłacącym? Ale jeżeli ktoś strajkuje, to się go wyrzuca? Czyli nie płaci. No, a może zapłacił za mieszkanie, ale z kolei strajkował. Albo zapisał się, czyli głosował na socjalistów. Pracę. Ale dobrze, ale na przykład głosował na socjalistów, a są takie przypadki, i został wyrzucony na głosowanie było tajne. Nie. Do końca XIX wieku mówienie o tajnym głosowaniu w Niemczech jest mitem. Dobrze. Bądźmy szczerzy. Dobrze. Na to było wiele skarg i tutaj nie możemy... Dobra. Niech mi teraz pan powie, dobra, właścicielem jest nierobotnik, nie płaci, porzuca pracę i ma jeszcze dostać to mieszkanie? Ja powiem jedną rzecz tylko. Nie odpowiada pan mi na pytanie. Ja nie mówię, że ma dostać to mieszkanie. Właśnie chcę mówić, że oni szukali wolności, autonomii swojej. Autonomii od pracodawcy. Dobrze. Ponieważ tam byli zależni, tak samo jak ci chłopi pańszczyźniani de facto. Tylko podskoczysz raz, nie spodobasz się dyrektorowi, kończysz. Tak to wyglądało. Dobrze. Niech mi pan teraz powie, czy te osiedla patronackie to były tylko bloki? To widzimy na Śląsku, że to były różne założenia architektoniczne. My oczywiście cały czas pamiętamy tylko o tych naszych najładniejszych. Też pamiętamy o Ficinusie. Natomiast oprócz tego to były z jednej strony takie mieszkaniowe budynki, ale z drugiej strony to były też wólce. Pierwsze wólce, hotele robotnicze, to właśnie wtedy były stworzone. I to były takie koszary robotnicze. Na początku XX wieku około 20 tysięcy śląskich robotników mieszkało właśnie w tych hotelach robotniczych. Ale co więcej, okazało się, że potem popyt na mieszkania patronackie i na te wólce zaczął tak spadać, że było coraz więcej właśnie zamkniętych albo pustych. Obłożenie było w granicach 60%. A nie było tam tak zwanego zaplecza, czy na przykład łaźni, biblioteki, sklepów? Nie było w tych osiedlach? To gdzie oni kupowali te wszystkie rzeczy? Gdzie oni chodzili do kościoła? No ale co jest kościół, co ma kościół do sklepu, nie? Także no nie to, jest, to były, były tylko, konsumy, były to konsumy. Czy patronackie to były tylko noclegownie? Były konsumy, w których potem robotnicy próbowali zakładać spółdzielnie właśnie robotnicze, żeby mieć tańszy dostęp niż w konsumach właśnie związanych z pracodawcą. No bo to była forma większego uzależnienia niż kredyty hipoteczne. To na koniec jedno pytanie. To niech mi pan powie, skoro tak źle było, to dlaczego utrzymano pruskie prawodawstwo, a nie wprowadzono polskiego w 22 roku? Ale to akurat pruskie prawodawstwo na tle polskiego, którego nie było, no to wiadomo, że było lepsze, bo jest lepsze takie, jakie było, niż takie, które powstawało. No to jest dla mnie jasne. Czas minął. Ale i tak było na przykład gorsze pod względem urlopów i tak dalej. Ale to już niestety autonomiczny Śląsk się nie zgodził. Ale to jest temat na inną dyskusję. Na inną. A teraz czas na trzecią rundę.
Bardzo proszę, pan Arkadiusz Kuzio-Podruski, kwestie kulturowe. No, działa? Działa. Trochę już zaczęliśmy, bo właśnie tutaj panu mówiąc o osiedlach patronackich pominął kompletnie całe zaplecze socjalne, które było w tych osiedlach. Tutaj najbardziej znane, to pan wymienił Nikisz, ale też osiedle patronackie Donesmarków, Balestremów i tak dalej, i tak dalej. Tych osiedli patronackich było więcej. Budowali je albo właściciele fabryk, czyli arystokraci, albo państwo, jeżeli to było państwo właścicielem, albo spółki. Pamiętajmy, że też były spółki właścicielami przemysłu na tym terenie. Jeśli chodzi o kwestie kulturowe, religia i szkoła, tu proszę państwa jest pewna rzecz, którą my nie do końca mamy wyjaśnioną, kwestia tak zwanego patronatu nad kościołem. Można powiedzieć, że w zamierzchłych czasach, tak to nazwijmy, kościół, który chciał, żeby wybudowywano kościół, w sensie instytucja, żeby wybudowano kaplicę, kościół dla danej społeczności, potrzebował pieniędzy. No tych pieniędzy nie miał ten chłop czy ten mieszczanin, więc najczęściej inwestowali ci, którzy byli właścicielami ziemi. Ale jeżeli ktoś daje na coś pieniądze, to coś w zamian. I tutaj kościół jako instytucja zgadzał się, że o, dobrze, dajesz pieniądze, w zamian masz prawo, nazwijmy to, mieć wpływ na to, kto zostanie tam proboszczem. Na tym podlegał między innymi, tak najbardziej z grubsza powiedziawszy, tak zwany patronat i tak zwane kolato. To nie do końca czasami się sprawdzało, to różnie było zmieniane. Faktem jest, że czasami bywało to dosyć tragicznie. Otóż w Mysłowicach jeden z farorzy, Tille Winkler, chciał wykupić się od tego patronatu, nie chciał po prostu ułożyć na kościół, bo do tego było zobowiązane z przepisami prawnymi i chciał się wykupić. Niestety ówczesny proboszcz się na to nie zgodził. Niejaki słynny później ksiądz Markiewka. No i oddali sprawę do sądu. Efekt był taki, że proboszcz przegrał sprawę i dostał mniej pieniędzy, niż wcześniej chciał dać Tille Winkler za zrzeczenie się prawa do budowy kościołów. Kolejna rzecz, kwestia kulturowa. Tutaj mamy, no teraz tak, nie wiem, czy chodzi panu o te kwestie kulturowe, tutaj do pana marszałka, związane z kulturą dla robotników, czy kulturą zmianą powszechnie? Dobrze, więc jeśli chodzi o kwestie kulturowe dla robotników, no to mamy najbardziej słynna, chyba i najbardziej znana, to jest oczywiście instytucja, którą dziś znamy jako Teatr Nowy w Zabrzu, a która swego czasu była kasynem, która była jakby nie była jednak nie dla arystokratów, tylko dla robotników. Tam były biblioteki, tam były przedszkola, tam były również szkoły. Tutaj przykład hrabiego Donesmarka, zaznaczam, że szkoła to nie było jednak zajęcie arystokraty. Jak on przychodził do, można powiedzieć, do instytucji, u zarania jego dziejów było sześć starych szkół i 7 nauczycieli. W roku 1890 było 23 budynki szkolne i prawie 100 nauczycieli. Zaznaczam, że szkoła to jednak jest mimo wszystko jednak no, sprawa państwa, a nie arystokraty, więc ten biedny chłoporobotnik czy robotnik no, jednak miał gdzie się kształcić. Jeśli chodzi o kwestie ogólne, tutaj był taki zarzut, państwo go nie słyszeliście, ale on został nagrany i prawdopodobnie zostanie wyemitowany w radiu, że śląscy arystokraci to kompletne nieuki. Proszę państwa, po pierwsze Śląsk był jedną z najbardziej wykształconych terenów w tak zwanej Rzeszy Niemieckiej czy w II Cesarstwie. Na 40 mniej więcej noblistów, 11 jest ze Śląska, noblistów niemieckich. Zaznaczam jednakże, że Śląsk to jest 1/7, a nie 1/4 czy tam 1/5. Rzeszy Niemieckiej. Kolejna rzecz, bo tutaj pan mi zaraz powie, że to nie arystokraci byli tymi noblistami. Od razu już panu powiem, czy zna pan na przykład takiego Franciszka Szafgocza? Nie zna pan. Oczywiście, że pan nie zna, bo pan nigdy nie czytał moich książek. To już od razu panu powiem. Pan Franciszek Szafgocz był chemikiem, a jednocześnie badał wpływ światła na płomień. Rzecz priorytetowa. Dzisiaj tu niestety, no nie wiem czy pan zna, ja mam niestety wykształcenie chemiczne, taka jak spirometria.
polega na tym, że właśnie w płomień wstrzykuje się na przykład związki chemiczne i zmieniająca barwa płomienia pokazuje nam, co w tym związku chemicznym jest. On zrobił podstawy tego. Jeśli chodzi o kwestie innych, Angelus Silesius, jak pan sądzi, to był chłop? Nie, jego matka była baronówną von Welczek. Witelon, to dzięki niemu Galileusz już w ogóle poznał, co to jest soczewka i dzięki niemu mamy lunetę na przykład. Witelon też nie był chłopem, z całym szacunkiem. Kolejna rzecz, no o poezji to nawet już nie wspomnę, Józef Eichendorf, to też nie był chłop. Moritz von Strachwitz, to też nie był chłop. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kwestie społeczne, kwestie kulturowe, Biblioteka Szafgoczów, proszę Państwa, w roku 23 miała 70 tysięcy woluminów. Największa prywatna biblioteka na Śląsku. Dzisiaj w ogóle nie ma. Jest zero. Dlaczego? Ponieważ po 45 roku jej zbiory zostały rozproszone po całej Polsce. A te zbiory zawierały na przykład, i to jest rzecz, którą my mało wiemy, przeczytam fragment, niestety własnego dzieła. Ja zawsze mówię, że piszę książki, żeby nie musieć tego pamiętać. W zbiorach hrabiowskich znajdowało się wiele cennych silezjaków i poloników. Najstarszy łaciński tekst dziejów Polski Jana Długosza. Praca gdańskiego uczonego Jana Haweliusza, opisująca powierzchnię Księżyca. Oracje Jerzego Osolińskiego, Józefa Lompy, jak również wrocławskie wydania pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Wśród zgromadzonych dzieł były także miejsce dla specjalnie ręcznie ilustrowanego z użyciem złotej farby wydania Koranu. W styczniu 1931 roku liczyła 76 tysięcy pozycji. Proszę Państwa, te zbiory były publicznie udostępnione od roku 1834. Każdy mógł z nich korzystać. Każdy, kto potrafił czytać. Dziękuję. To teraz znowu gwoli, pytania. Przepraszam, gwoli tylko uściślenia. Myśmy wspólnie ustalali, jakie są obszary dyskusji i te trzy obszary wspólnie ustaliliśmy, tak? I zakres tego. Także to nie było pytanie w zasadzie do mnie. Bardzo proszę, czas na pytania. To znaczy ja tutaj tak powiem. Z jednej strony tutaj właśnie była kwestia tych środki noblistów. Jak słusznie przedmówca mój zauważył, no nie byli to jednak arystokraci. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że większość arystokratów miała szansę na kapitał jakikolwiek kulturowy, jeżeli weźmiemy rzeszę tego społeczeństwa arystokratów śląskich, to jednak, czy o tym panu Franciszku Szafgocie, Francu Szafgocie, czy ktoś z państwa wiedział, ciekawe? Ale teraz pytam. Nie, bo to jest właśnie, i pytanie moje jest takie, czy jednak na tym tle siły tego społeczeństwa arystokratycznego, liczby tej szlachty, tego jest jednak strasznie mało. A poza tym ich dokonania są albo bardzo specjalistyczne, no właściwie poza Eichendorfem, który jest znany, reszta jest nieznana. A więc tak, albo to jest tak specjalistyczne, że to znają tylko specjaliści, albo tego jest tak mało. Więc prosiłem tu na taką odpowiedź, na to pytanie. Czy może nie, czy nie uważa mój przedmówca, że tego było po prostu za mało, jak na świat arystokracji, jednej z najbogatszej w Niemczech? No proszę pana, no tu pan popełnia, no pan jest niestety humanistą. I tu muszę powiedzieć, niestety, ja niestety mam tą przewagę nad panem, że ja mam wykształcenie techniczne. Proszę, ja tylko zadam takie powszechne pytanie. Czy wie pan, kto to jest Monsieur Lavoisier? No z chemii się jeszcze pamięta coś tam. No i kto to jest? No, ale wychodzimy poza. I to jest kwestia taka, że my tych uczonych, którzy gdzieś tam w kiluś pokoleniach wstecz, my ich kompletnie nie pamiętamy. My tylko pamiętamy skutek. Pan mówi, że nie pamiętamy Franca Szafgocza. Ja się całkowicie zgadzam. Ja też bym go nie pamiętał, gdybym nie zaczął. Ale jak idę na badanie krwi, to właśnie korzystam z tego, że ktoś przeczytał jego pracę, rozwinął ją i skonstruował właśnie aparat do spektrometrii płomieniowej, czy jakoś tak się to nazywa. Spirometrii, przepraszam. Choć spirometria to też jest coś innego jeszcze. A więc w tym momencie tu kwestia pamiętania tych nazwisk, bądź nie, naprawdę z całym szacunkiem, ale jest kompletnie nietrafiona.
mnóstwo naukowców nie pamięta. Czy pan pamięta na przykład w ogóle dzisiejszych noblistów? Nie pamiętamy tego. My korzystamy z ich wynalazków. Ja korzystam z wynalazku Wittelona. To jest wynalazek Wittelona. Soczewka. On badał pierwszy oko i dzięki niemu ja dziś mam okulary. Ale ja nie muszę znać nazwiska Wittelona. Przepraszam, ale pytanie było inne. Proszę powtórzyć pytanie. Pytanie uściśle. Czy biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z grupą społeczną, która obejmuje, powiedzmy, ten najbardziej grupę osób, która ma największy kapitał kulturowy i ona w skali Niemiec pod względem kultury, pod względem nauki jest daleko w tle, chociaż jest jedna z najbogatszych. Tu jest dla mnie ten problem. No cóż, mnie na studiach w statystyce uczono, że małe błędy, duże błędy i statystyka. Tutaj obawiam się, że na statystykę z panem nie wygram, bo po prostu mówiąc krótko, ja no nie jestem w stanie panu przeliczyć tej statystyki, bo takiej nie robię nigdy. Jeżeli pan chce o udział statystycznych arystokratów w nauce, proszę pana, arystokracja to jest procent społeczny. No tak, o tym wiemy. No więc dlaczego pan żąda, żeby 1% stanowił nie wiem ileś tam procentów w tym momencie nauki, kultury i tak dalej. Fakt, ona ma ten największy potencjał w sensie pieniędzy i w sensie możliwości. Kapitału kulturowego. No i na tyle, na ile ma, to ma go. No i to właśnie to są właśnie, to jest Szafgocz. Tu nawet przypomnę jeszcze jedno nazwisko. Pan mówił, że nie ma noblistów wśród śląskich arystokratów. Rodzina von Aulok z Kochanowic. Jest asteroida von Aulok. Wie pan dlaczego? Bo właśnie von Aulok dostał Nagrodę Nobla. Rodzina śląska, szlachecka, zaznaczam. No nie, no to świadczy o nich właśnie sam już choćby przydomek. No i jest noblistą. Tak. Czyli jest noblista. Jest jeden noblista, tak, arystokrata ze szlacheckimi korzeniami. No nie, no widzimy, i wszystkich śląskich. Chwileczkę. Bo czas się, czy jest jeszcze jakieś pytanie? Nie ma, ponieważ czas się kończy, czas a ja chciałbym. Minął, tak? Mhm. Czas właściwie. Tak, mija. Czas minął. Tak. Proszę, dziękuję bardzo. Oddaję głos panu Darkowi. Bardzo proszę o zabranie głosu. Ja może zacznę właśnie od tej kwestii nauki, bo to jest bardzo właśnie dla mnie fascynujące. Że tak, bo tu słyszeliśmy o rozwoju szkolnictwa dzięki pomocy Donesmarka. Oczywiście 1818 rok wprowadzono przymus szkolny w Prusach. Wiadomo jak to było, że to się różnie działo na terenach wiejskich. Natomiast problem jest taki. Mnie to właśnie zastanawia, dlaczego na Górnym Śląsku, chociaż arystokracja śląska potrafiła tak wspaniale walczyć, żeby kwestie socjalne, wprowadzenie inspektorów pracy, był opóźniony na Śląsku, to nie potrafiła wywalczyć choćby, żeby zrobić szkoły techniczne. Pierwsza szkoła techniczna, 1825 rok w Niemczech. W 1910 we Wrocławiu, a potem miał powstać w Bydgoszczy i Elblągu. No, my tu mamy przemysł, a nikt się nie stara, żeby coś takiego powstało na taką skalę. To jest dla mnie po prostu wielkie zastanowienie. A druga rzecz. Arystokracja górnośląska to jest część jednak świata bardzo antydemokratycznego, świata tych Junkrów pruskich. I to zresztą potem wychodziło w kwestiach gospodarczych, szczerze mówiąc, bo jak była kwestia wojny celnej pod koniec XIX wieku z Rosją, czy mamy cła wprowadzić bo na produkty rosyjskie, na żywność, no to ci Junkrzy popierali. No tylko, że potem Rosja nam wprowadziła na produkty przemysłowe właśnie ze Śląska. Ale dlaczego o tym mówię? O tym właśnie, że ten świat arystokracji górnośląskiej był zawieszony między nowoczesnością i tym światem patriarchalnym, feudalnym, starym. Tym, który obaliła na szczęście, choć nie do końca, Republika Niemiecka i Rewolucja Niemiecka. Ponieważ jeżeli myśmy mieli już pod koniec XIX wieku na Górnym Śląsku wybory powszechne do Reichstagu, to siła tej arystokracji śląskiej, także pruskiej, była taka, że w wyborach do Sejmu Regionalnego Prus były wybory kurialne. I to był jedyny wyjątek taki w Niemczech. To znaczy mieliście Sejm, gdzie najbogatszy głos najbogatszego to było tyle, co głos tysiąca innych osób. I to było w tych nowoczesnych, modernizujących się Niemczech
jeszcze na początku, do 1918 roku. Inna rzecz. Mieliśmy na terenie Górnego Śląska obszary dworskie, które były przeżytkiem feudalizmu już kompletnym, które przetrwały na niemieckim Śląsku do 1928, na polskim Śląsku do 1919 roku, a to były takie jednostki administracyjne, tak jak mieliśmy gminy, to były obok wyodrębnione właśnie obszary dworskie, gdzie ten pan feudalny, czy postfeudalny, dalej sprawował całą praktycznie władzę. To były takie właściwie administracyjne, zarządzane przez tą szlachtę, przez tych arystokratów tereny. Więc oni tam mieli zupełnie pełną własność. Ja się jeszcze tu tak odniosę troszeczkę, bo mi się tu właśnie podobał cytat z pana Piotra Greinera, który nie był żadnym lewakiem, był dyrektor archiwum państwowego tutaj, który wprost pisał, że rodzima szlachta górnośląska w większości reprezentowała typowe zachowanie ekonomiczne tej klasy we wschodniej Europie. Swoimi poddanymi gardziła i traktowała jak bydło robocze. Mamy lekarz Rudolf Virchow, współtwórca nowoczesnej patologii. 1846 rok, mamy w Dobrach na południowym Górnym Śląsku problem zarazy i tyfusu głodowego. Oczywiście on jest szerszy, bo dotyczyło też Śląska Austriackiego i Galicji. No, ginie od 40 do 60 tysięcy osób. I pisze Rudolf Virchow, niemiecki lekarz. Feudalna arystokracja wydawała swe pieniądze na luksus i błazeństwa dworu. Arystokracja pieniądza, która czerpała tak wielkie sumy z górnośląskich kopalń, nie znała górnoślązaków jako ludzi, lecz tylko jako maszyny. Więc, szanowni państwo, jeżeli mówimy o kulturze, to musimy wziąć pod uwagę, że ten poziom kultury się nie będzie podnosił, jeżeli nie będzie wsparcia dla tej kultury. Jeżeli nie będzie wsparcia. Wsparcie państwowe było na niskim poziomie. Co też było związane oczywiście z konfliktem narodowym, który się zaczynał rodzić. Z drugiej strony, wsparcie ze strony tych przemysłowców, ja się nie dziwię, że oni wspierali budowę kościołów. Kiedy Polska eksportowała bezrobotnych już po późniejszych czasach do Francji, to też z każdym pociągiem, który jechał emigrantów, jechał ksiądz. No bo to jest najpewniejszy sposób zachowania spokoju we wsi. Zresztą w pracy, którą tu właśnie mój przedmówca pokazywał, bodajże tam jest o tym, jak proboszcz gdzieś tam z Biskupic prosił hrabiego Balestrima o więcej pieniędzy, ponieważ robotnicy mu się zaczęli burzyć. No bo tak to działało. Rola kościoła była rolą kościoła pacyfikującego nastroje. Tu kwestia wiary była kwestią tak naprawdę drugorzędną. Ale to jest już oczywiście temat na inną dyskusję. Natomiast jeszcze jedną rzecz tu chciałbym podnieść. I to jest też właśnie bardzo ciekawe, bo teraz wyszła dwa lata temu taka książka poświęcona właśnie stosunkom arystokracji i nazizmu. Relacjom. I okazało się, że masa jednak tych arystokratów poparła nazizm. A jeżeli nie poparła, to było na zasadzie takiego, ach, to się nie przejmujemy. Tak, w naszych fabrykach pracują robotnicy przymusowi, nie przejmujemy się. My sobie polujemy, my się dalej bawimy. I to jest właśnie to zakłamanie arystokracji w jej dziełach, w jej dziejach. Że to jest inny świat paternalistyczny, przeniesiony rodem z ho-ho jeszcze trochę, ale który nie przyczynił się do rozwoju tego regionu w takich możliwościach, gdyby była to inna grupa społeczna, bardziej nowoczesna, z większymi horyzontami. A tu niestety tego nie mieliśmy. Dziękuję bardzo. Zmyśliłem się. Bardzo dziękujemy. I ostatnia część tej zasadniczej rundy to pytania. Bardzo proszę, 5 minut. A ja jeszcze mam pytanie takie przed czasem. Z tego, co pan mówił, wynika, że pan czytał książki pana. Nie o arystokracji, natomiast Kolonie robotnicze. Aha, polecam, rozumiem. To jest bardzo dobra książka, Kolonie robotnicze. Mowa o książce. Bardzo dobra rzecz, rzadko takie teraz wychodzą. Dobrze, bardzo przepraszam. Przy czym to jest jedna z serii, tych tomów jest więcej. Proszę pana, podłożył pan się na całej linii, jaką może być. Proszę pana, pierwsza szkoła techniczna na Śląsku, pan wie, gdzie powstała? No słucham. Nie wie pan. Tarnowskie Góry, Szkoła Górnicza, rok 1783. Kto ją założył?
Ja chciałbym tu tylko zwrócić uwagę, że mówimy o wyższej szkole technicznej, a nie o szkole górniczej. No ale która? No i jaki ona miała status? Podstawówki? No nie, ale to była na poziomie szkoły średniej. Natomiast potem już dostałem w Niemczech politechniki na poziomie ówczesnych inżynierów mogła kształcić. No. Ale do pewnego czasu, tak? No. Potem już nie miała tej rangi, jak miały rangę wyższe szkoły techniczne, pierwsza powstała w Karlsruhe, potem kolejne powstają, Śląsk się nie doczekał tego. No bo nie zdążył. No bo nie zdążył, bo były plany do rok i potem była Elbląga i Bydgoszczy. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, nie w Katowicach, tylko w Krakowie, bo no, ale to już przyczyny polityczne. Żana, proszę mi powiedzieć, co ma z całym szacunkiem system kurialny, system polityczny wspólnego z kościołami, z oświatą? To pan o tym opowiadał. Tak, pan oczywiście. Pan opowiadał o związkach z nazizmem arystokratów śląskich. Co ma to wspólnego z Kościołem i oświatą, proszę mi powiedzieć? Nie widzę żadnego. Tak, pan opowiadał o systemie politycznym, a nie o oświacie. I tu jeżeli już pan mówi o związkach z nazizmem, to już od razu panu powiem. Hans Ulrich Schafgotsch dokładnie zmarł w 1943 roku. Zanim zmarł, zdążył poprzez swoje kontakty uratować swojego kuzyna z rąk gestapo. Kto był w kręgu krzyżowej? O tym też jest w książce, natomiast... Ale kto był? Chłopi? Ale to mamy... Jest, no to jest oczywiście... Chłopi? To jest arystokratyczna... Natomiast większość... Nie, to ja może... Na jakiej podstawie pan twierdzi większość? Zdecydowana większość. Na jakiej podstawie badań pan badań profesora Malinowskiego z Berlina. Nie. Mam tam książkę. Nie. Jest. Nie. Mam na tej zasadzie Splendid Isolation, von Kaiser bis Führer. Mam tą książkę. Ale to jest raz drugie wydanie sprzed dwóch lat. Mam je, byłem dwa lata temu w Niemczech i je kupiłem w Kolonii, proszę pana, mam je. No to tam jest to jasno wskazane. Poparcie wśród arystokracji dla rządów legalnie wybranej partii nazistowskiej, legalnie wybranego kanclerza, który wygrał wybory w normalnych, demokratycznych wyborach, było takie jak w całym społeczeństwie. Proszę pana, flaga ze swastyką to była legalna flaga państwowa państwa III Rzesza, legalnego, uznanego w całym świecie. Dlaczego pan w tym momencie czyni zarzut arystokracji, że popiera swoje legalne, własne państwo? Czy to jest zarzut? Po pierwsze, ja tutaj chciałem powiedzieć, bo to jest część, która zajmuje się kwestiami kulturowymi. No dla mnie kwestia kulturowa to jest kwestia tego także, pan jak... Pan mówi o polityce. No nie tylko, ponieważ kwestia dojścia do głosu tych dolnych warstw społecznych to jest kwestia tego, czy one są zablokowane, czy mogą dojść do głosu. A więc jeżeli mamy jedyny w Prusach tylko system kurialny, a nie demokratyczne wybory, on to oni nie mogą. On został zniesiony już w roku 1870. Nie, w 1918. O czym pan mówi? O systemie kurialnym w wyborach do Sejmu Regionalnego. Do Sejmu Prowincjonalnego. Do Sejmu Regionalnego Prus. Do Landtagu, a pan mówi o Landtagu. No właśnie. Mhm. No dobrze. No dobrze, tak. Nie do naszego lokalnego. Do który miał już wybory powszechne i do Sejmu Prowincjonalnego, które też były wybory powszechne od 1873 roku. Ale my mówimy o polityce, a mówimy o oświacie. Polityka jest bardzo ważna, ponieważ polityka także wskazuje, kto trzyma kto trzyma władzę. I kto decyduje o kierunku rozwoju? No państwo. No nie, tu nie trzymało państwo. Myśmy na tle Niemiec Górny Śląsk odstawał. Więc pod różnymi względami. Większa represyjność, gorsze prawa socjalne. I to jest właśnie wpływ tej magnaterii, tej arystokracji. No biedna ta magnateria, ta biblioteka to naprawdę, to było straszne. Nie, i ta szkoła górnicza, no ja nie wiem, po co on ją tworzył w ogóle, no. Po co mi otworzył tą szkołę górniczą, ten biedny Chciał zarabiać. Proste. I to było tworzone przez państwo. No ale to jak miał zarabiać, jak wykwalifikowanemu robotnikowi czy górnikowi musiał płacić więcej? To po co mu taki wykwalifikowany nadsztygar na przykład? No bo bez tego nie możesz mieć bezrobotników. Taki wykwalifikowany nie można mieć. Potem awansował i coś, co został szlachcicem. Nie, to bardzo w rzadkim przypadkach. Straszne to było to szkolnictwo, straszne. Proszę panów, czas minął. Brawa dla panów. To była bardzo... To była bardzo wyrównana
wymiana argumentów. Czy słychać? Tak? Ale może Państwo chcieliby się odnieść, jeszcze mamy troszkę czasu, zgodnie z obietnicą, żeby był porządek, czy ktoś chciałby zadać pytanie albo wygłosić jakiś komentarz najpierw do strony broniącej tezy. Czy jest ktoś chętny? Nie wiem, proszę nie wyrokować. Czy ktoś... Jest jedno pytanie, tak? Bardzo proszę o podanie mikrofonu. Słychać. Tak, słychać. Pytanie jest następujące. Czy ten cały zachwyt nad tą naszą bardzo piękną, prorozwojową, śląską arystokracją nie bierze się z dwóch prozaicznych powodów. Pierwszy jest taki, że o tej grupie społecznej nie można było otwarcie mówić w czasach słusznie minionego PRL-u i to jest zrozumiałe i tu komentarz jest i rozważanie tego myślę jest zbyteczne. Natomiast drugi czynnik, na który ja chciałbym zwrócić uwagę i prosiłbym o odniesienie się do tej tezy, jest następujący. Otóż arystokracja górnośląska pod względem swego stosunku do kwestii rozwoju gospodarczego błyszczała na tle arystokracji polskiej, arystokracji ze wschodniej strony granicy Górnego Śląska. I na tym tle faktycznie no, można ją podziwiać, ale na tle reszty Europy, już zachodniej i środkowej, na tle reszty Niemiec, już niekoniecznie. Tym bardziej, że na zachodzie Europy i na zachodzie Niemiec tą siłą na czele rozwoju było mieszczaństwo, prawda? Ale wynik poszedł świat. Tamte regiony się szybciej rozwijały i na tym tle ten Górny Śląsk ze swoją arystokracją, no nie wypadał już tak wybitnie. Więc może mniej zachwytów nad tą arystokracją, jeżeli zwrócimy uwagę na szerszy europejski kontekst, zamiast tkwić w naszym polonocentrycznym kręgu w obecnych granicach Polski, w których no, ta arystokracja no, faktycznie no, wypada dobrze. Bardzo dziękuję. Czy zechciałby się pan odnieść? Powiedziałbym tak, ma pan całkowitą rację. Poza tym, że mieliśmy określone granice i czasowe, i terytorialne. Ja na samym początku wspomniałem właśnie tym jednym zdaniem o tym tak zwanym podziale Europy na te dwa, mówię, z grubsza, bo to nie jest sztywny podział, czyli zachód, gdzie dominowała gospodarka towarowo-pieniężna i wschód, gdzie dominowała gospodarka powłaczno-pańszczyźniana. Faktem jest, że takim przykładem tutaj o poranku żeśmy z kolegą dyskutowali przy państwach, gdzie mieszczaństwo i właśnie ta gospodarka towarowo-pieniężna, można powiedzieć, przynosiła największy zysk, efekt, to są Niderlandy, jeden z najbogatszych państw przecież w Europie. Ale jednocześnie mówię, im dalej na wschód te proporcje między tą gospodarką towarowo-pieniężną a folwaczno-pańszczyźnianą oczywiście się zmieniały. I to rzeczywiście, gdyby porównać inwestycje górnośląskich arystokratów, w ogóle szlachty górnośląskiej ze szlachtą polską, no to są całkowicie dwie różne rzeczy. No, w Rzeczpospolitej obojga narodów, a później w Królestwie Kongresowym i w terenach przyłączonych do Rosji, no tam już całkowicie dominowała no jednak w jakimś stopniu nazwijmy to kultura rolna, tak to nazwijmy, ale to jest bardzo, bardzo duże uproszczenie. Tu jest też kwestia bogactw. No, co ja mogę powiedzieć? No, faktem jest, że te najpiękniejsze pałace to były jednak na zachód od Łaby, a nie na wschód. Choć mamy Petersburg, no Peterhof, tak pałacy gigantyczne, że w głowie nam się nie mieści, ale też rzeczywiście one powstawały przez eksplorację całego Imperium Rosyjskiego, które tu za Brynicą się zaczynało, a na Kamczatce i Alasce się kończyło. Więc ten system gospodarczy jest ewidentny. Można by wręcz powiedzieć, to jest też znów ogromne uproszczenie, że jeśli chodzi o rozwój technologiczny, o rozwój myśli gospodarczej, to on szedł no, od zachodu
a nie od wschodu. I ten zachód był szybciej rozwinięty niż wschód. No maszyna parowa to w Anglii, a nie w Rosji. Choć no wiem, że w minionej epoce, zauważył słusznie minione, usiłowano wymyślać coś innego. Więc taki, no taki jest rozwój cywilizacyjny. Nie mam na to wpływu. Tak było. Dziś na szczęście w globalizacji teoretycznie mamy wymianę myśli technologicznej, ale czy tak do końca on jest możliwy? Też nie, no bo widzimy, że te ograniczenia są. I tu się całkowicie zgadzam. Więc faktem jest, że ta śląska arystokracja w porównaniu z Zachodem no wyglądała troszkę gorzej, a w porównaniu ze wschodem no wyglądała dużo, dużo lepiej. Choć też tutaj pan Darek się bardzo będzie z tego cieszył. Na 10 najbogatszych ludzi w Niemczech, 6 czy 7 nawet, to właśnie byli górnoślązacy, mieszkańcy Górnego Śląska. To też stanowiło o tych potężnych imperiach. Faktem też jest, i to też jest, na zachodzie Śląska te gospodarstwa, folwarki, te majątki były mniejsze, tu na wschodzie te gospodarki były większe, ale to znów mówię, zachód szybciej się rozwijał niż wschód. Ta myśl gospodarcza i społeczna szła od zachodu. Co do kwestii samego... Proszę krócej już, dobrze? Bo... Co do kwestii samego słusznie minionych czasów, no minęły. No tutaj musimy powiedzieć jedno, że no to jednak, no i żyjemy w innej epoce, no i prezentyzm jest tutaj no niemożliwy. No, musimy ograniczyć, ja zawsze mówię, zawsze musimy odnieść do tego, co było wcześniej. Dlatego ja podawałem te liczby. Wcześniej było 6 szkół, potem było 98. I ktoś to inwestował. I to, co mówiłem na samym początku, jest potrzebna myśl technologiczna, inwestor i robotnik. I te trzy rzeczy w danym momencie rozwoju historycznego tak, a nie inaczej wyglądały i tak, a nie inaczej skutkowały. Bardzo dziękuję. Myślę, że... Czy udało mi się jakoś odpowiedzieć? Myślę, że tak jest. Bardzo proszę. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie na rzecz tezy? Wobec tego, czy ktoś chciałby zadać pytanie panu Dariuszowi, osobie, która atakowała tezę? O, świetnie, bardzo proszę o podanie mikrofonu. Arnold Langer. Chciałem się coś takiego zapytać, bo tutaj jakby no, teraz też wyrosł ten temat tego wschodu i zachodu Europy. Nie wiem, czy to może dobrze wyczułych, albo nie, ale czy z waszej perspektywy nie zaszło coś takiego jakby wybielanie jakby tej arystokracji zachodnich Niemiec, tutaj właśnie Zagłębia Rury, względem tej górnośląskiej w takim aspekcie, że byli to może ludzie bardziej odpowiedni na swoim, swojej roli, z tym założeniem właśnie, że ci górnośląscy potentaci ściągali tych robotników właśnie z terenów wcześniej jeszcze Rzeczpospolitej, potem już byłych terenów Rzeczpospolitej. I czy nie wyglądałoby to może faktycznie też tak na zachodzie Niemiec, że jeśli te Zagłębie Rury by nie graniczyło już z takimi bogatymi obszarami dzisiejszego, powiedzmy, Beneluxu i no właśnie z takimi biedniejszymi Galicjami, czy nie byłby to taki sam efekt tam, czy może jednak no to, że oni byli zmuszeni do ściągania robotników raczej z tego okręgu, jednego z najbogatszych w Europie, czy to właśnie też nie doprowadziło jakby do tego? Czy może ją jakby to kompletnie inaczej wyczuły? To znaczy inne były zupełnie korzenie przemysłowców na zachodzie. To były jednak korzenie bardziej mieszczańskie, związane jeszcze tam z innymi procesami. A poza tym trzeba zwrócić uwagę, że na ziemiach, na wschód od Łaby, do końca, no właściwie na, do końca, właściwie do II wojny światowej, mamy największe posiadłości w całych Niemczech. Więc tu mamy rzeczywiście to zjawisko robotników rolnych, to jest najbardziej problematyczne było tutaj. Więc ta mentalność, moim zdaniem, feudalna, ona tutaj przetrwała wśród tej arystokracji. Ona była daleka od tego, co było wśród mieszczaństwa zachodnich Niemiec i dlatego też się inaczej rozwiązało. Oczywiście to też wiązało się z tym, że na przykład przez pewien czas tamten były bliższe tam związki z Francją i tak dalej. Oni też tam brali oczywiście imigrantów, tylko że brali imigrantów od nas, z Górnego Śląska.
albo z największego zagłębia, albo z Wielkopolski, więc Zagłębie Rury jest największym zagłębiem górniczym Wielkopolski, można by powiedzieć, nie? Także inne zupełnie korzenie były i inne potem przemiany społeczne tam się dokonywały. Nie wiem, czy odpowiedziałem, ale tak chciałem w krótkich żołnierskich słowach. Ja jeśli mogę powiedzieć, że powiem uczciwie, ma pan 100% rację. Jakby Krupp był nad Brynicą, to by robił dokładnie tak, jak robił Donesmark. A Donesmark, jak byłby nad Rurą, to robiłby tak, jak Krupp. Prosto. To, co ja mówiłem, jest podaż, popyt. Jest myśl technologiczna, inwestor, robotnik. Jak jest za dużo robotników, to płace są niższe. Jak jest za mało robotników, to płace są wyższe. My to obserwujemy teraz za drzwiami tego budynku. Takie są prawa ekonomii. To znaczy ja tutaj tylko, pozwolicie państwo, że tylko jedną rzecz, jeden cytat właśnie tutaj chciałem taki powiedzieć. A tak. Propos tej podaży pracowników, ponieważ to jest takie, cały czas się pracodawcy tutaj na Śląsku skarżyli, że tutaj mamy za mało ludzi, że za mało ludzi do pracy. A więc to działało w drugą stronę. No niestety teraz... Ale będzie za chwilę czas na wygłoszenie mowy końcowej. Dobrze, tak, to ja tam sobie w tym czasie poszukam ten... Tak, spokojnie będzie czas. Proszę, mogę tak już oddać państwu tak, głos? Tak. Czy ktoś z państwa chciał głos niezależny? Niezależny czy nasz do atakującego tezę? Proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam taką tylko małą uwagę czy komentarz, bo tytuł debaty, na którą tutaj przyszedłem, brzmi: Arystokracja przyczyniła się do rozwoju Górnego Śląska. Pan dr Kuzio Podrucki miał bronić tej tezy, a pan redaktor miał atakować. A tutaj dużo pan mówił o motywacji, która kierowała arystokracją, że chcieli się bogacić kosztem robotników czy chłopów i tak dalej, ale czy ona się pańskim zdaniem przyczyniła do tego rozwoju, czy nie? To trochę tego mi zabrakło. To ja od razu odpowiem, dlatego w pierwszej części, kiedy mówiłem o gospodarce, że cóż, musiałem zniuansować to wszystko i dlatego mówiłem właśnie o tej jej polityce, tej arystokracji tutaj na Śląsku, ponieważ to jest, no, ja by to powiedzieć, no udało się tej arystokracji, bo tylko ona miała te ziemię, ona miała te pieniądze, tak? Ona miała tą siłę roboczą, więc nie miał, państwo inwestowało, ale nie było mieszczaństwa. Więc oni z racji tego, że od wieków mieli tą dominację tutaj, więc z konieczności, z tym, że to nie była misja oczywiście, i tu się na pewno ze mną przedmówca zgodzi, misja dobroczynna, tylko po prostu była misja oparta na potrzebie zysku. Tylko jest drugie pytanie, jakim kosztem to jest i czy ta w dłuższej perspektywie, czy to się przyczyniło do rozwoju Śląska, czy jednak do marginalizacji w skali Niemiec. I tylko o to mi chodzi. Dobrze, i tu postawmy wielokropek. Chyba, że... Czy ktoś z państwa chciał jeszcze wygłosić komentarz niezależny? Bez zadawania pytań chciał skomentować to, co usłyszał. Nie. Wobec tego bardzo panom dziękujemy. Ja szczególnie dziękuję, ponieważ wiem, jak bardzo jesteście zajęci swoimi projektami i jak bardzo was to tutaj zaangażował was ten projekt tej debaty. Jakbyście panowie chwilę spoczęli, bo zacznie przemawiać, zacznie pan Arkadiusz Kuzio-Podrucki. Także przyjmijcie panowie już teraz nasze podziękowanie. Mnie jako osobie, która się też zajmuje poniekąd badaniem historii Górnego Śląska, no fascynują właśnie takie uwagi dotyczące publikacji sprzed 2 lat, którą już obaj panowie w wersji rozszerzonej czytali i myślę, że tutaj po prostu brakuje nam wiedzy, żeby zadać odpowiednio kompetentne pytanie. Bardzo proszę, mowy końcowe, pan Arkadiusz Kuzio-Podrucki, 3 minuty tym razem. Proszę państwa, tu mój przedmówca sam powiedział, no nie może dyskutować z tą tezą. Takie były w tym momencie warunki społeczno-gospodarcze, takie były w tym momencie warunki polityczne, ustrojowe i to szlachta była tą grupą, która miała wszystkie atuty w ręku. Wykorzystała, jak każdy biznesmen, sprzyjające okoliczności, czyli myśl technologiczną,
posiadanie siły roboczej oraz w tym momencie argumenty w postaci ziemi, w postaci możliwości podróży i pozyskiwania tej myśli technologicznej i po prostu inwestowała. Proszę Państwa, nikt, to tylko w minionej epoce nam opowiadano, że inwestycja jest pro publico bono. Każdy, kto inwestuje, oczekuje zysku z tejże inwestycji. Tutaj też, no mówię, zawsze jest twarde prawo ekonomii, podaż i popyt. To jest, jeżeli te dwie proporcje są zachwiane, no to wtedy niestety następuje kryzys. Są też oczywiście sytuacje polityczne. Taką sytuacją polityczną była w dawnych czasach najtragiczniejszą. Dwie można takie znaleźć. Jedna to jest wojna 30-letnia, która spustoszyła środkową Europę. Niejako jej odpryskiem, bym tak powiedział, aczkolwiek to jest bardzo złe słowo, niejako jej sąsiadką były wojny polsko-szwedzkie o ujście Wisły i Potop Szwedzki, ale one były politycznie związane z tym konfliktem. No a drugi ogromny konflikt, który też doprowadził do gigantycznych zmian społecznych, aczkolwiek w ramach istniejącego ówcześnie systemu ustrojowego, to jest okres wojen napoleońskich i wojen z rewolucyjną Francją. Pamiętajmy, że wtedy kodeks Napoleona stał się powszechnym prawem. Można więc powiedzieć, że szlachta, bo jak mówię, w okresie XVI-wiecznym mówienie o arystokracji jest troszeczkę ahistoryczne, wykorzystała swój moment w historii i stała się tym czynnikiem, który jednak posunął do przodu. Czy było to gorsze, czy lepsze? No powiem tak, gdyby to było gorsze, to z całym szacunkiem, ale Republika Weimarska tak mocno by nie walczyła o pozostawienie Górnego Śląska w ramach swoich granic. Gdyby aż tak było źle. Dziękuję. To chyba teraz słychać. I proszę o wygłoszenie końcowej mowy pana Dariusza Zalegę. Cóż, tutaj przedmówca słusznie zauważył i tak jak wspominałem, że to trudno dyskutować o tezie, gdy jakieś przeciwieństwo to wchodzi w jakąś dyskusję o historii kontrfaktycznej. Kto by tu mógł być? Ale na pewno, gdyby nie była to śląska arystokracja, ktoś by tu inwestował. To mamy pewność, tak? Ale to jest historia alternatywna. Ja patrzę na to z innego punktu widzenia. Ja patrzę jednak, zajmując się historią tą ludową, ja patrzę jednak z punktu widzenia właśnie poziomu życia, dobrostanu, czy dojrzewania do pewnej świadomości politycznej, czy w ogóle społecznej, dolnych warstw społecznych, a więc tych 90%. I to jest dla mnie o wiele ciekawsze, ponieważ to też związane jest z kierunkiem rozwoju regionu. Bo jeżeli w ciągu mamy zjawisko tego, o którym wspominałem, Ostfluchtu ze Śląska, to jest z całego Śląska razem z Dolnym, to jest gdzieś tak 1 000 000 osób wyjeżdża od połowy XIX wieku do 1939 roku, wyjeżdża na zachód za lepszymi pensjami. Wyjeżdżają ci najaktywniejsi, najpewniejsi, młodzi. Cały czas tracimy tych ludzi. Dlaczego? No bo jednak arystokracji bardziej się opłaca ściągać tych tańszych i utrzymywać oczywiście swoje pałace. Tak, mają prawo. Tylko mogliby tym robotnikom więcej płacić. Więc dlaczego nie płacili? Dlaczego ograniczali wszystkie prawa socjalne? Ja tutaj znalazłem na łamach robotnika śląskiego, to akurat wydawany był na austriackim Śląsku, takie piękny nekrolog o pewnym księciu, właścicielu kopalń, ale akurat pod Morawską Ostrawą i Polską. I kończy się tak. Życie całe upłynęło mu na zabawach i używaniu plonów cudzej pracy. Zresztą nie oznaczał się niczym, co by utrwaliło pamięć o nim. Ja nie jestem aż takim radykałem, natomiast myślę, że po prostu musimy zniuansować pamięć o śląskiej arystokracji, bo ona trochę przypomina tą wersję polskich zachwytów nad magnaterią, nad szlachtą, że my wszyscy ze szlachty, dworki i tak dalej. Tak to nie było i o tym musimy pamiętać. I tylko tyle. I dziękuję bardzo za debatę. Dziękuję mojemu przedmówcy, panu marszałkowi i wam, że wytrzymaliście to napięcie, bo tutaj aż buzuje, nie? Dziękuję.
chciałem podziękować Państwu, bo Państwa głosy były bardzo dobrym uzupełnieniem tej dyskusji. Zarówno zgodziłbym się z tym, co Pan powiedział, to znaczy, o chyba tak, będę lepiej trzymał jedną ręką, że miałem takie wrażenie, że w pewnym momencie debatujemy o tym, że arystokracja śląska gnębiła śląskiego robotnika, tak? I to chyba tak się wypozycjonowała ta debata. I gdzieś ten główny temat się tam, no gdzieś się rozmywał może. No ale mogłem się tego spodziewać, znając publikację obu panów i zderzenie ich tutaj przy tej tezie no, wywołało taki efekt. Bardzo też panu dziękuję za tę uwagę dotyczącą tego odświeżającego spojrzenia na historię naszego regionu, bo zarówno pan Arkadiusz Kuzio-Podrucki, którego książki tutaj widzicie państwo i słyszeliście jego tezy, który odkrywa dla nas historię śląskiej arystokracji, jak i pan Dariusz Zalega, który w awangardzie, że tak powiem, obecnie poszukiwań ludowej historii świata w ogóle, tak? Bo mówię i o Howardzie Zinie, o historii ludowej Stanów Zjednoczonych i o książce Adama Leszczyńskiego. Tu mamy książki mówiące o ludowej historii Śląska. Również odkrywa te obszary, których do tej pory nie znaliśmy. Połączeni tutaj razem dali nam wielką lekcję historii. Ja się z tego bardzo cieszę. Jeszcze bardziej się ucieszę. A, jeszcze proszę Państwa, jedna rzecz. Czy ktoś z Państwa chciałby zmienić miejsce? Bo już chciałem zakończyć. Czy po prostu nikogo nikt nie przekonał? Bo umawialiśmy się, że Państwo zajęli miejsca zgodnie na początku, tak? Zgodnie ze swoimi tymi pierwotnymi przekonaniami. I teraz czy po tej upływie 90 minut... Nie znęcajmy się nad pokonanymi. Nie, ale to znaczy, że po prostu każdy został przy swoim zdaniu, tak? Gdyby ktoś z Państwa chciał się zmienić miejsca... Albo po prostu właśnie, znaczy myślę, że raczej jesteśmy zwycięzcami tej debaty. Będę bardzo ciekaw, czy panowie sobie będą w stanie podać rękę i... Tak, no to bardzo proszę. Nie dostałem rękawic, więc raczej chyba nie będzie tak. Dla panów. Poczekajcie jeszcze chwilkę, panowie, poczekajcie jeszcze chwilkę, bo to zdjęcie musi obiec. Tak, bo to właśnie... Ja Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję także w imieniu dyrektora Biblioteki Śląskiej, pana profesora Zbigniewa Kadłubka, który tu osobiście nie mógł podziękować, natomiast napisał podziękowania dla panów i jeszcze przekazuję taki drobny upominek. Gdybyście Państwo chcieli jeszcze jakieś zadać w kuluarach pytanie, to panowie jeszcze chwilę mogą zostać, tak? Bardzo dziękuję. Kłaniam się i zapraszam na kolejne, mam nadzieję, debaty do Biblioteki Śląskiej.